Modlitewna zachęta. Rozważając drogę krzyżową Pana naszego Jezusa Chrystusa, całym sercem bądźmy przy Nim. Niech wszystkie nasze myśli, uczucia, a przede wszystkim decyzje będą przy Panu, który za nas cierpiał rany i wciąż cierpi, w każdym człowieku i w całej ludzkości, w swoim mistycznym ciele, świętym Kościele. Uwielbiajmy Boga Ojca i dziękujmy za Jego miłość, jaką nam objawił swoim Synu, Jezusie Chrystusie, w Jego ukrzyżowanym człowieczeństwie. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ludzie osądzili. Jezus milczy, aż Piłat się dziwi. Te tłumy, które jeszcze niedawno obwoływały Go Mesjaszem, Królem, wołały Hosanna, teraz krzyczą ukrzyżuj. Wszystko zmieniło się w tych ludzkich sercach, a Jezus milczy. A my nigdy nie krzyczmy pochopnie Hosanna i nigdy nie wołajmy ukrzyżuj pod adresem drugiego człowieka, nawet w bardzo małych wymiarach. Bo Pan mówi, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. A gdy Pan mówi, to tak jest. Kiedy zaś ludzie będą was wychwalać, prawie że uwielbiać, a także kiedy ci sami ludzie będą z nas szydzić i będą wołać ukrzyżuj, zachowajmy milczenie serca mocą milczenia Pana. Nie bójmy się ludzkiego sądu, nie bójmy się ludzkich wyroków. Wydaje nam się wtedy, że cały świat wali się nam na głowę, że nie wytrzymamy, bo to jest takie podłe, takie niesprawiedliwe, takie nieprawdziwe. To tak pali, kłuje, rozrywa jak granat. Tylko ten zachowa się z godnością, jak człowiek, jak chrześcijanin, kto oparł się na Panu Jezusie, kto Jemu uwierzył, kto wsłuchał się raz i ciągle się wsłuchuje w Jego milczenie przed sądem Piłata. Taki człowiek, rozkochawszy się w Panu, jak święty Paweł, za nic ma ludzki sąd, bo jego sędzią jest Pan. Gdy On będzie naszym wszystkim, będziemy mocni. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ci sami ludzie, którzy obwoływali Pana Królem, teraz domagają się krzyża na Jego ramiona. I ten krzyż przychodzi. Syn Boży, który nazywał siebie drogą, bierze na swoje ramiona spokojnie i odważnie krzyż wtłoczony przez ludzi i mówi, że ten kielich otrzymuje od Ojca. Mało tego, dodaje, że każdy, kto chce iść z Nim, nie bierze krzyża swego na każdy dzień, nie jest Go godzien i nie może być Jego uczniem. Nie zrozumię i nie nauczę się Chrystusa, jeśli codziennie od pierwszej chwili świadomości nie wezmę krzyża. Dobrze jest zaraz po przebudzeniu kreślić na sobie znak krzyża. On powinien przypominać mi tę stację i nasuwać słowa modlitwy. Biorę krzyż, Panie, na dzień dzisiejszy i tak mocno,
niejako namacalnie pragnę przyjąć Jego rozpiętość, Jego ciężar, Jego ogrom. Codzienny krzyż nas nie minie. Raz będzie to choroba, brzydka pogoda, zmęczenie. Drugi raz niezrozumienie, raniące słowa, szokujące wiadomości. Trzeci raz nadmiar obowiązków. Czwarty raz będzie to natłoczenie się wszystkiego naraz. Powstanie wówczas wielki, obezwładniający nas zator. I może się wydawać, ja tego nie udźwignę. Właśnie w takich momentach umiejmy zachowywać wspomnienie tej stacji. Zwracajmy się do Pana Jezusa, który bierze krzyż w milczeniu. Wziąć krzyż, a nie zrzucać go na innych, to droga świętości. Sedno swojej świętości trzeba umocować na tym krzyżu codziennym. Trzeba powiedzieć sobie: ten krzyż, który dzisiaj mnie spotyka, który ludzie wtłaczają na moje barki, to jest krzyż dany mi przez Pana, a więc dobrze do mnie dopasowany. Ten krzyż, złożony z konkretnych sytuacji, trzeba od razu ucałować, przycisnąć do serca i powiedzieć sobie: o, crux, ave spes unica. Kocham Cię, boś Chrystusowy, boś mój, boś mi dany. To jest wymiar mojej świętości na tą chwilę, na dzisiaj. I wtedy doświadczymy, jaka moc jest w tym krzyżu, w tym zwykłym, małym, codziennym, utkanym jakby z przypadkowych sytuacji, a jednak nieprzypadkowych, bo on jest wymierzony dokładnie, do nas dopasowany. On ma gorycz krzyża i ciężar krzyża i hańbę krzyża, ale równocześnie już ma chwałę i wielkość, i siłę, i zmartwychwstanie. Już nas dźwiga. A więc trzeba ukochać i ucałować codzienny krzyż, ten mój krzyż. Kiedy bowiem go przyjmę, udźwignę, bo Pan jest ze mną. Wtedy ciężar stanie się lekki, a upokarzające jarzmo słodkie. Sam Pan tak powiedział. Kiedy go odrzucę, ryzykuję, że wpadnę pod lawinę innych krzyży stokroć cięższych, których już nie udźwignę, bo będę sam. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Tradycja mówi nam o tym, że Pan Jezus na drodze krzyżowej upadł, i to pierwszy upadek. Nasuwają się słowa psalmu: jam robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzi i wzgarda pospólstwa. Tradycja podaje też, że Pan powstał z tego upadku i szedł drogą krzyżową dalej. Muszę być przygotowany na to, że choć chcę dobra, narzuca mi się zło i upadam. Na różnych płaszczyznach powinie mi się nieraz noga. Co wtedy zrobić? Nie leżeć, lecz wstawać, podrywać się i zaczynać od nowa. To jest czyn ludzki, a jednocześnie boski. Następnie nie bać się tej hańby zawartej w upadku, tego zmiażdżenia jak robak, bo to jest pozorna strata, a w rzeczywistości to jest zysk. Kiedy człowiek przechodzi przez ogień upokorzenia, kiedy je niejako połyka jak gorzką pigułkę, kiedy je wewnętrznie przyjmuje, wtedy nagle rysy jego stają się szlachetne i to, co było jego hańbą, przybiera wyraz dostojeństwa i swoją szlachetnością może podźwignąć innych. A więc nigdy nie dać się zatrzymać w stanie przygnębienia i upadku,
lecz powstawać. A to możliwe jest tylko w jedności z Panem dźwigającym krzyż. Ponadto winien czuwać, aby nikogo nie popychać, aby nie stać się przyczyną upadku drugiego człowieka. Nie wolno nikogo popychać tak, żeby go krzyż przygniótł do ziemi, żeby się stał jak robak, bo biada temu, kto w drugim człowieku Pana rzuca w proch. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Oto Pan Jezus, Syn Boży wcielony i Jego niepokalana Matka. Taka Matka i taki Syn, na takiej drodze i w takiej sytuacji. Najszlachetniejsze uczucia Matki do Syna i Syna do Matki. Takiej Matki i takiego Syna teraz spotykają się wśród kpiny gawiedzi i w pełnym upokarzeniu i poddawane są największej próbie. Oto rozkwita dialog stworzenia ze Stwórcą, Boga z człowiekiem. Maryja jest pełna bólu, ale i pełna dostojeństwa. Jej postawa jest pieśnią oblubienicy, pieśnią Kościoła, pieśnią Ziemi, kosmosu, wyśpiewywaną Bogu naszemu, który jako miłość zstąpił na ziemię i oto jest teraz tu, z oplutą twarzą, cały pokryty ranami, uginający się pod ciężarem krzyża. Spotkanie, milczenie, obecność, wzajemne oddanie się, ofiarowanie się. Matko, weź. Synu, weź. Matka cała jest w Synu i zgadza się na drogę Syna. Syn jest w Matce i zgadza się na drogę Matki. I na jej ból, i na jej dramat, zda się na tragedię. Ktoś powie – okrucieństwo! Ktoś inny powie – misterium. Misterium, bo za tym wszystkim stoi miłość zwycięska. Bo z tego bólu rodzą się dzieci, dzieci Boże. Całe niebo się zaludnia. Piekło jest pokonane, grzech zniszczony, nasze zbrodnie obmyte. Warto. W naszym często naiwnym wyobrażeniu pobożności wszystko układa się tak, jak w świecie dziecięcym. Dobro jest zawsze górą, szlachetność nagrodzona, zło ukarane. A tymczasem w życiu tych najświętszych istot na ziemi wszystko wygląda inaczej. A więc patrzmy i uczmy się. Im bliżej Boga, tym niekoniecznie łatwiej, niekoniecznie więcej zaszczytów czy więcej wyróżnień. Bo może być przeciwnie. Więcej bólu i cierpienia, więcej doświadczeń. A na pewno zawsze jest więcej miłości. Zatem miłość i ból, upokorzenie i cierpienie zadane przez najbliższych i ból, którego nie można zaoszczędzić najbliższym, to nie znaki odrzucenia przez Boga, ale są to znaki Jego błogosławieństwa. Umiejmy więc nie roztkliwiać się niepotrzebnie nad ludzkimi uczuciami. Umiejmy też je sublimować, ukierunkowywać wyżej, na Pana ukrzyżowanego i Matkę Bolesną. Natomiast sami nie zadawajmy bólu. Wkraczając w święte więzi międzyosobowe, jakiekolwiek, szanujmy je i nie zadawajmy innym bólu. Kłaniamy się Tobie,
Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Przymuszony Szymon z Cyreny dźwiga krzyż Jezusowy. Tak czytamy w Ewangelii. Tradycja mówi, że w trakcie niesienia krzyża ten przymus stał się wyborem. A to, co zaczęło się tak niechętnie i źle, skończyło się radośnie i wspaniale. Cyrenejczyk został świętym. Umiejmy docenić okruszyny dobra, piękna i prawdy, bo one są ważne. Nawet kiedy najpierw niechętnie coś podejmujemy, wychodzimy na drogę, która na końcu może okazać się wspaniałą wygraną. Umiejmy też uszanować okruszyny dobra u innych. Podnieść je, pochwalić, bo to jest współdźwiganie z nimi krzyża. A sami nie naśladujmy Szymona w tym, że niechętnie bierzemy krzyż. Nie nakładajmy też na innych swojego krzyża i nie zmuszajmy, by za nas go nieśli. Natomiast śpieszmy, żeby od razu być ochotnym Cyrenejczykiem. Nawet jeżeli wewnętrznie nie od razu będziemy Cyrenejczykiem ochotnym, to kiedy przyłożymy rękę do krzyża bliźniego, ten krzyż przemieni nas w świętych. Już w trakcie tej drogi zobaczymy, że jest to jedynie wyzwolenie dla nas, że gdyby nie to, moglibyśmy rozminąć się z Panem. Bo wszystko, co uczyniliście, mnieście uczynili. O, jak błogosławiony jest cudzy krzyż, ten ciężar drugiego człowieka, tak odpychający i odrażający na początku, gdy musimy go podjąć, a taki słodki na końcu, bo kiedy się go niesie, poznaje się Pana. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Tradycja mówi o Weronice, że dostrzegła zeszpecone oblicze Zbawiciela, krew i plwociny zalepiające Jego oczy. Tknięta ludzką dobrocią, odważnie podeszła i chustą otarła twarz samego Boga. Dowiadujemy się też o ikonie, odbiciu twarzy Zbawiciela na tej chuście. Tradycja ta wyraża głęboką teologiczną prawdę, że każdy ludzki odruch serca wobec cierpiącego człowieka jest nim wobec samego Zbawiciela i pozostawia w darze odbicie oblicza Boga w tym sercu. Ten czyniący dobro człowiek innym ukazuje Boga niczym jego obraz, niczym ta chusta. To znaczy, że na drodze spotkania z bólem, z cierpieniem drugiego człowieka, któremu idziemy z pomocą, możemy się uświęcić. Dlatego chętnie ocierajmy pot i łzy i krew naszych bliźnich. Sercem wrażliwym wyczuwajmy to, co ich boli, a także co może ich zranić i tego nie róbmy. Umiejmy w porę zatrzymać słowa na ustach, gdyby miało kogoś zranić czy dotknąć. Umiejmy naprawić krzywdy, jeśliśmy je wyrządzili. Umiejmy przepraszać i chciejmy przebaczać. To, co nieraz wydaje się niemożliwe, jest takie wyzwalające. Może ten ktoś czeka na nasz dobry znak, chciałby wyjść z tego, w co się omotał, a my chowamy głowę albo dumnie obnosimy nasz ból, naszą sprawiedliwość i naszą krzywdę. Dokąd? Po co? Umęczony Jezus woła: pojednajcie się, posłuchajmy Pana, jednajmy się natychmiast, również w tej sytuacji, która wydaje się nieraz wystawiać nas na pośmiewisko, gdy myślimy, jak ja mogę się tak ośmieszać? Wyjdź tylko, wyjdź naprzeciw, zrób to własnym kosztem, zrób to dla Pana, jak Weronika,
a wtedy to, co jest bólem, zamieni się w radość, to, co jest upokorzeniem, w chwałę. I wzejdzie jak słońce w samopołudnie. To jest moc przeciwko piekłu. Dlatego ocierajmy sobie twarz nawzajem, wierząc, że wtedy Panu twarz ocieramy. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Tradycja mówi o drugim upadku Pana Jezusa. Przy tej stacji lepiej rozumiemy prawo życia duchowego, że człowiek, choć chce czynić dobrze, czyni źle i będąc słabym, upada nie tylko raz, może upaść po raz drugi. Powinniśmy zatem uzbroić się w cierpliwość i wielkoduszność i nie mówić o innych, a nawet nie myśleć w ten sposób. Przecież już raz powiedziałem, przecież już raz przebaczyłem. Nie szkodzi. Po raz drugi można upaść i po raz drugi można powstać. Trzeba pomóc bliźniemu przy drugim powstaniu. Nie wykorzystujmy cudzej słabości, że raz i drugi powinęła się komuś noga. Ponadto nie dodawajmy do bólu i upadków ludzkich jeszcze jednego upadku, że popchniemy, że upokorzymy, że coś wypomnimy. Nigdy nie dobijajmy innych. To podpowiada kultura ludzkiego serca, a serce chrześcijańskie jest już do tego zobowiązane. Nie wracajmy więc do przeszłości, chyba że jest to konieczne dla zrozumienia teraźniejszości i zrobienia odpowiedniego kroku w przyszłości. Ale wtedy w dyskretnej rozmowie i nigdy po to, żeby poniżyć. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Łatwo jest pocieszać innych, podnosić na duchu, dodawać odwagi, kiedy nam samym jest dobrze, gdy mamy zaplecze zdrowia, powodzenia, sukcesów, przyjaźń, miejsca w ludzkich sercach i względne uczucie prawości własnego sumienia. Ale kiedy będziemy w totalnym udręczeniu, w poczuciu, że jesteśmy odrzuceni przez Boga i ludzi, kiedy będziemy zmiażdżeni chorobą, zniecierpliwieni jeszcze do tego kłóci ze wszystkich stron i gdy w takiej sytuacji spotkamy człowieka cierpiącego, potrzebującego pomocy, czy nawet napomnienia, może pojawić się pokusa zamknięcia się w sobie. Bo ból ma to do siebie, że natychmiast zamyka serce, że wtedy wszystko się sprowadza do własnych problemów. Ja, moje cierpienie, moje nieszczęście, niesprawiedliwość, która mnie spotkała, moja najlepsza wola i najlepsze chęci przekręcone, moja przeszłość, moja przyszłość i tym podobne. Nie wolno dać się zasklepić bólowi. Trzeba rozerwać te kajdany egoizmu, rozewrzeć szeroko wrota serca i zapomnieć o sobie, o swoim cierpieniu i iść ku innym, żeby ich dźwigać, żeby ich zbawczo napomnieć, żeby im pomagać. Tylko ten potrafi odczytywać wolę Pana, kto wciąż z Nim przebywa, kto wciąż na nowo rozważa Jego mękę i ze drżeniem prosi: Panie, daj siłę, bo sam nie udźwignę.
Taki człowiek przed Panem na modlitwie będzie słaby, ale gdy pójdzie do ludzi, będzie mocny jego mocą. W tej stacji Pan również nas napomina. Jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? Przestroga godna uwagi, nasuwająca refleksję o odpowiedzialności za łaski, które otrzymujemy. Wielu ludzi bowiem modli się, przedziera do Boga w warunkach nieraz wręcz okrutnych, mając tylko kruchy Słowa Bożego. Nikt im w tym nie pomoże, nikt nie podeprze. A my? Mamy Kościół Święty, który czuwa jak matka. Mamy łatwy dostęp do Słowa Bożego, jak do suto zastawionego stołu. Mamy Eucharystię na każdy dzień, Najświętszy Sakrament, Pana samego pod postacią chleba, obecnego na każdą chwilę, sakrament pokuty i inne sakramenty święte. To jest błogosławieństwo. A co my z tym robimy? Suche i zielone. Kiedyś razem staniemy przed Panem. Może ci ludzie, którzy przedzierali się do Niego z takimi trudnościami i w takim ubóstwie duchowym, będą naszymi sędziami. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Symbol Troistości wprowadza nas w tę perspektywę, że ludzka słabość, ludzkie upadanie może powtarzać się nieskończenie wiele razy, ale zawsze jest wyjście w Panu. W jednej z piosenek śpiewamy: ciągle zaczynam od nowa, choć czasem w drodze upadam. Przy tej stacji skierujmy naszą uwagę na tę prawdę, że nigdy nie wolno zwątpić w człowieka. Nigdy nie można powiedzieć: z ciebie już nic nie będzie, ten człowiek jest już stracony, ten człowiek jest spisany na straty. Nie wolno tak nawet pomyśleć. Wbrew sobie, wbrew moralnej oczywistości, wbrew wszystkiemu, trzeba wierzyć, że zawsze jest wyjście. Z każdego upadku możliwe jest podniesienie się ku nowemu, lepszemu życiu, choćby się to ciągnęło w nieskończoność. Jest wyjście z sytuacji bez wyjścia, gdy ludzie uwierzą i zawierzą Bogu. Rzeczy niemożliwe staną się możliwe, kiedy biorąc na serio słowa Pana, naprawdę ukochamy drugiego człowieka i nie zniechęcimy się jego słabością, jego złością, a nawet przewrotnością, tylko będziemy modlić się za niego i ufać, i okazywać mu serce, i prosić, i czekać, czekać. Wtedy doświadczymy, jak ufna wiara i wytrwała miłość góry przenosi i drzewa przesadza. Nie zniechęcajmy się też, kiedy nam samym coś długo się nie udaje. Nigdy nie wolno się zniechęcać ani innym, ani sobą. Jedyna przegrana w życiu wewnętrznym to zniechęcenie, bo póki żyjemy, wszystko jest do naprawienia. Dlatego wciąż zaczynajmy od nowa w imię Pana, który się męczy na drodze krzyżowej własnej i na drodze krzyżowej ludzkości. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jakież wielkie ubóstwo Syna Bożego,
wielkie ubóstwo Boga wcielonego, wielkie, można powiedzieć, pozbawienie. Ta stacja jest symbolem odarcia ze wszystkiego, symbolem odarcia człowieka z tego nawet, co jest jego ostatnią własnością, symbolem tego, że pozostaje tylko krzyż i Pan. Tego nam nikt nie zabierze, Pana i krzyża. I to wystarcza. A my się tak boimy, by nas czegoś nie pozbawiono. Chrystus zaś pokazuje nam, że bogactwo jest w ubóstwie, jest w tym, żeby dawać. I dawać nie tylko wtedy, kiedy inni z dziękczynieniem przyjmują, ale również wtedy, kiedy nam zabierają, gwałtownie szarpią, zdzierają z nas. Dawać, nie lękać się. Przecież Pan Jezus mówił: jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mój szaty. A to trzeba przyjmować dosłownie, ale pod jednym warunkiem, w imię Pana. Podobnie gorycz, jaką nas ludzie napoją, a napoją nieraz, może stać się dla nas umocnieniem, jeśli przyjmiemy ją z Panem, w imię jedności z Nim. I wreszcie nie zawstydzajmy i nie upokarzajmy nikogo, nie odsłaniajmy cudzych słabych stron. Nie obnażajmy bez potrzeby ludzkich słabości. Raczej okrywajmy Boga w bliźnich. Bo wszystko, co uczyniliście, mnieście uczynili. Osłaniajmy Go, tulmy do serca. Ukrywajmy to, co mogłoby drugiego poniżyć. I nawet gdyby nam się wydawało, że musimy coś przez to osiągnąć, bo wymaga tego tamto i owo, pamiętajmy, że to jest tylko rozumowanie. Jeśli zostawimy ludzkie rozumowanie, a zaufamy Panu, jeśli okażemy drugiemu człowiekowi szacunek i milczeniem okryjemy to, co go zawstydza, zamykając to w sercu Pana, to doświadczymy, że Jego miłość jest mocniejsza niż te wszystkie nasze zachody, tłumaczenia i dochodzenia. Tylko ta droga jest skuteczna. Natomiast roztrząsanie, rozważanie, debatowanie na ogół do niczego nie prowadzi. Najwyżej do większego szumu, ale nie do rozwiązania. Bo takie jest już ludzkie serce, że jak poczuje ciepło serca drugiego człowieka, to wtedy i na heroizm się zdobędzie i siebie przerośnie. Ale kiedy stanie przed Trybunałem Sędziów, to się będzie bronić nawet wbrew sobie i wbrew prawdzie. Bo człowieka tylko miłością pozyskać można, nigdy zaś przymusem. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. W samo południe, tak świadomie, tak na zimno, przybijają człowieka do krzyża, na oczach tłumów. Okrutny ból i stena wprost nie do wyobrażenia. A On przyjmuje to dobrowolnie i dla mnie. Pan Jezus jest tak przybijany i krzyżowany przez pokolenia i pokolenia, aż powtórnie przyjdzie i tą krwią swoją najświętszą, rozlaną na ziemi, obmyje nas i otworzy nam oczy. A wtedy zobaczymy, cośmy zrobili. Myśmy Go ukrzyżowali. To jest podstawowa prawda i myśl ku nawróceniu. Myśmy Go ukrzyżowali. Tego męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście, powie święty Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy. Zaś autor listu do Hebrajczyków mówi o tych, którzy odrzucili Chrystusa,
że krzyżują w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko. Pomyślmy, ile to razy ludzie siebie nawzajem tak na żywo, tak na trzeźwo, tak na zimno, jakby w samo południe przybijają do krzyża. Niekoniecznie to muszą być gwoździe. Mogą to być słowa, postawy. Może to być nawet znaczące milczenie, ale takie, przez które chce się dać coś do zrozumienia. A ten przybijany człowiek jest taki słaby, a jego serce tak zlłaknione miłości. I dlatego każdy taki gwóźdź musi wywołać w nim skurcz bólu. Dać się przybić, a nie przybijać, to jest nasze powołanie. Trzeba nam zapamiętać tę scenę krwi Jezusowej i przynajmniej w imię tej krwi przenajdroższej oszczędzać ludzi. Tak łatwo o tym zapominamy. Owszem, zgadzamy się z Ewangelią, rozważamy ją, modlimy się, a później w życiu jesteśmy tacy inni. Tak łatwo przybijamy. A podobno z punktu widzenia medycyny sprawianie drugim przykrości jest powolnym uśmiercaniem, bo wywołuje u nich reakcje organiczne powoli zmierzające do śmierci. Warto przy tej stacji szczerze poprosić: Panie, naucz mnie miłować każdego człowieka, zwłaszcza tego najtrudniejszego, nie przybijać Ciebie w nim. Jakie to trudne, to sami wiemy. Jakie to konieczne, sami tego oczekujemy. Jakie to zbawienne, o tym się kiedyś przekonamy. Usiłujmy nie przybijać Chrystusa w drugim człowieku ani słowem, ani postawą, ani złą myślą o Nim. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Oto zwornik dziejów zbawienia, serce historii, punkt centralny, szczyt wszelkiego dzieła. Wszystkie misteria tu się skupiają i łączą, jak w ognisku soczewki. Cały świat zdążał do tego momentu i z tego punktu rozpoczyna dalszy bieg. Stwórca umiera, śmierć zostaje pokonana. Życie wschodzi w umieraniu. Jezus, powierzając się Ojcu, już jest uwielbiony. Patrzymy, jak wygląda szczyt. To może być konanie w totalnym opuszczeniu. To mogą być ciemności zalegające ziemię naszego serca. To może być bluźnierstwo, które nas otacza. To może być ból nie do wytrzymania, a nawet zawał serca, czy pęknięcie serca z bólu. A jednak to jest zwycięstwo i to ma największą wartość. Oto paradoks misterium paschalnego. Wszyscy tam narodziliśmy się, w tym przebitym sercu, w tym sercu pękniętym z bólu, które zmieściło w sobie wszystkie bóle i niesprawiedliwości świata, bo ukochało do końca. I objawiło nam się po to, żebyśmy się nauczyli miłować. Tylko Jezus objawia miłość, daje ją nam, a zarazem jej uczy. Nauczyć się miłować może tylko ten, kto zawierzył Mistrzowi, którym jest Jezus Pan. Boże mój, czemuś mnie opuścił? W tych słowach każdy z nas kiedyś odnajdzie siebie. Oby na naszych ustach była to modlitwa, a nie bluźnierstwo. I obyśmy umieli wracać do źródeł. A nasze najgłębsze źródło jest tu, w przebitym sercu Jezusa. Krew, która wypływa wraz z wodą z otwartego boku Zbawiciela, to symbol i znak rodzącego się Kościoła i sakramentów świętych. Zanurzajmy się w to źródło świadomie, mądrze, z radością i miłością.
Kiedy jest nam ciężko, mówmy sobie: tu się narodziliśmy, a więc nic dziwnego. Jesteśmy powołani, żeby wiele wycierpieć i tak wejść do chwały. Kiedy jest nam dobrze, to mówimy: misterium paschalne ma drugą fazę. Nie tylko mękę i śmierć, ale również chwałę i zmartwychwstanie. I wtedy śpieszmy innym z pomocą, zwłaszcza tym, którzy cierpią. A gdy my cierpieć będziemy, sam Pan przyjdzie nam z pomocą, także przez innych. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Matka, trzymająca na rękach martwe ciało swojego Syna, jakby ruinę swoich wszystkich nadziei, jakby zgliszcza Bożych obietnic. A jednak, chociaż dotyka klęski, wierzy, że ostatecznie to jest zwycięstwo, ufa Bogu, że jest to życie i zmartwychwstanie, chociaż kontempluje majestat śmierci, chociaż rany krzyczą i wołają, że tu popełniono zbrodnię. W tym poranionym ciele Syna wzrokiem wiary widzi nowy raj. Tak właśnie, w paradoksie paschalnym dokonuje się nasze zbawienie. Kontemplujmy moc wiary serca Maryi. W tym niepokalanym sercu zarysowana jest moc serca Kościoła Matki, który niezachwianie wierzy i ufa swojemu Panu. Dlatego nie da się zwieść z drogi, jaką jest Jezus Chrystus, nawet oczywistością narzucających się faktów. I choć kpić będą z Kościoła, wiernej oblubienicy Pana nie ustąpi. Na końcu się okaże, że zawsze miał rację. W nim bowiem żyje i działa Duch Pański, mądrość Boża, która jest ponad mądrością ludzką. Nie bójmy się więc, kiedy widzimy naszymi oczami, dotykamy naszymi rękami i odczuwamy całym naszym jestestwem jakby klęskę Bożych obietnic i gdy widzimy ruinę naszych nadziei. Dobrze jest, jeśli ta ruina jest ze względu na Pana, na drodze do Pana, dlatego, że byliśmy wierni Jego głosowi w Kościele. Jeśli wytrwamy, na pewno czeka nas zwycięstwo. Niech Matka Bolesna wyprosi nam siłę na takie chwile próby, paradoksu wiary. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Błogosławiony, który groby pobielił nadzieją, powiedział ktoś o Chrystusie. W ludzkim rozumieniu grób oznacza koniec, pogrzebanie, opieczętowanie. Zakończona sprawa, nie ma o czym mówić. Grób więc coś ukrywa, jakby pieczętuje klęskę. Chrystusowy grób obielił nasze groby nadzieją przez to, że Jezus niejako otworzył go w drugą stronę i pokazał nam inną, nową perspektywę, która jest za tą zasłoną grobu. Skończyła się jedna rzeczywistość, otwiera się druga, ostateczna. Chrystusowy pusty grób to jakby wrota, to drzwi otwarte w wieczność, w nowy wymiar życia, ku któremu pielgrzymujemy. Dlatego nie trzeba bać się porażek, nie trzeba bać się klęsk, nawet definitywnych jak grób.
nie trzeba bać się złożonych do grobu naszych ludzkich nadziei, że się w życiu nie ziściło, że tyle zostało pogrzebane, nasze talenty, nasze umiłowania, nasze marzenia. Czy pogrzebane? Nie, one będą spełnione inaczej. Wszystkie wrócą, jeśli wierzymy Chrystusowi. Powiedziano, że istnieje taka ziemia, w której każdy kwiat i każde ziarno wzejdzie i zakwitnie. Jest nią właśnie grób Jezusowy. Razem z Chrystusem zostaliśmy przez chrzest pogrzebani w Jego śmierci, ale po to, żebyśmy życie mieli. Dlatego radujmy się, że chrzest nas złączył z Panem Paschalnym, z Jego drogą. I nie lękajmy się, jeśli Jego droga w nas się powtarza, bo jej finałem jest pusty grób mówiący o życiu bez końca, którego teraz nie możemy widzieć. Oko zobaczyć nie może, ucho usłyszeć nie może, serce pojąć nie może, bo to jest inny świat, świat Boży, który rozpoczyna się tu, w przylgnięciu do Pana, w Jego uniżeniu. Wtedy, nawet w sytuacji kompletnie beznadziejnej i zupełnie przegranej, mamy prawo i obowiązek mieć nadzieję i wbrew sobie i innym mówić: nie wszystko skończone, nie wszystko przegrane. Owszem, ostatecznie wszystko jest wygrane, jeśli tylko zaakceptuję tę sytuację, łącząc się z Chrystusową Paschą. Niech Matka Bolesna, pochylona nad grobem Pana i kontemplująca w nim jutrzenkę nowego, wschodzącego życia, zapowiedź zmartwychwstania, towarzyszy nam w trudnych chwilach. Niech nam pomoże wydobyć z grobowca ludzkich serc, ludzkich nadziei, iskrę ufności do Jezusa, umęczonego i zmartwychwstałego.